Dzień dobry, cześć, moi drodzy. Witajcie w dzisiejszym newsie. Jakiś czas temu pojawiło się wydarzenie Pustynna Burza, gdzie zdobywamy cztery historyczne kamuflaże do konkretnych maszyn. O tym newsa akurat nie zrobiłem. Dzisiaj mamy wydarzenie, dokładnie wczoraj się zaczęło, w którym jest do zdobycia obiekt 120 Taran, inaczej też w Armoredzie nazwany SU-152 Taran. Nie wiem dlaczego SU, skoro to jest tylko prototyp i nie wyszedł z rangi obiekta, nie był masowo produkowany, więc poprawnie powinien nazywać się obiekt. No ale dobra, najpierw przyjrzymy się, o co chodzi z tym wydarzeniu. Wydarzenie jest bardzo proste, każdy może w nim wziąć udział, który przynajmniej ma pojazd trzeciego poziomu. I wystarczy, że na trybie PvE rozwalimy 5 wrogów lub na trybie PvP jednego wroga, przynajmniej raz dziennie, i w ten sposób będzie nam się zaliczał postęp. Dokładnie to ja wam w grze pokażę, ile mniej więcej trzeba rozegrać bitew, żeby zdobyć tego obiekta. I właśnie tutaj jest ten obiekt do zdobycia, jest tutaj o nim poświęcony artykuł. Pokazany, że został wzięty na warsztat, krótka jego historia, pokazany jak prezentuje się sam model w grze. No przede wszystkim wygląda ładnie. Tak samo jest tutaj mowa o skórce do tego obiekta i ta skórka również jest pokazana, też fajnie się prezentuje. Ja bym dodał taką małą sugestię, żeby dało się tę flagę wyłączyć, no bo skórka sama w sobie jest taka stylowo radziecka, no ale troszeczkę czasami ta flaga może jednak psuć ten pełnoprawny wygląd. Ale mówię, to jest tylko taka moja sugestia. I jeszcze tutaj do zdobycia są dwa tytuły, flaga, barwa bazowa i 7 dni konta premium. No i jest podane, że event startuje 29 kwietnia, czyli dokładnie wystartował. Wy będziecie to oglądać prawdopodobnie w sobotę, więc to wystartowało przedwczoraj, po prostu w czwartek, i kończy się 29 maja. A więc gdzie można podejrzeć postęp naszego eventu? Jest on tutaj, w wydarzeniu. I tutaj jest cały postęp odnośnie zdobycia SU-152 obiekta, dokładniej 152 Tarana. Ja już dwie misje w zasadzie wykonałem. Pierwsza misja wymagała rozegrania właśnie jednej gry, gdzie na PvE zabiliśmy 5 botów, albo na PvP jednego gracza. Potem mamy drugi etap, który wymaga zrobienia tego dwa razy, czyli mamy już 3 dni grania. Mamy tutaj trzeci etap, który wymaga kolejnych 3 dni grania, czyli mamy 6 dni grania. I etap, gdzie chcemy zdobyć SU-152 Tarana, no to wymaga kolejnych 5 dni, czyli będziemy mieli 11 dni gry i wtedy zdobędziemy naszego upragnionego SU-152. Potem za kolejne 5 dni jest tytuł do zdobycia, za kolejne następne 5 dni jest do zdobycia natomiast konto premium na 7 dni, a ostatnią nagrodą za 7 etap jest właśnie skórka dla tego obiekta. Czyli cały postęp, żeby wykonać wszystkie zadania ze zdobyciem łącznie skórki i obiekta, to jest 26 dni grania, 11 dni jeśli chcemy zdobyć tylko tego obiekta. No ale dobra, teraz tak szybko przyjrzymy się tej maszynie, jak już ją zdobędę, to ją oczywiście wam zaprezentuję na kanale. I model tak dla mnie wygląda całkiem ładnie, trochę wieża dla mnie wygląda dziwnie, ale nie przyglądałem się dobrze temu obiektowi. Zastanawialiśmy się, gdzie on może mieć karabin maszynowy, no bo w kupince nie widać, że miał karabinu maszynowego, tak dalej. A jednak ma zamontowany tutaj, no możliwe, że faktycznie był w planach zamontowany tutaj karabin maszynowy. Przede wszystkim to jest 12,7 mm, dzięki czemu nie dość, że armata jest skuteczna do niszczenia czołgów, to jeszcze jak wyjedzie na nas coś lekkiego, no to zawsze tym karabinem możemy coś tam mu zrobić. Nie za dużo, ale zawsze coś. Wiadomo, ten pojazd będzie całkowicie papierowy, tutaj widać, jak nawet jest odporność 100 mm, to jest dla mnie szałowe, no bo to jest istny papier. Tu się nie spodziewam, że ten pojazd będzie w jakikolwiek sposób odporny. Ale 152, przeładowanie 10 sekund, to jest duża siła ognia. Na pierwszy rzut oka, jak tutaj możemy sobie podejrzeć dział, no to mamy tylko dwa rodzaje amunicji do wyboru. Nie rozumiem akurat, dlaczego nie wprowadzono hit FS-ów. Skoro nawet na samej stronie jest napisane, dlaczego do tego projektu wybrano działo 152 mm. Właśnie chodziło o te pociski kumulacyjne, które są potężniejsze jak na tę armatę. No bo APFS DS miały przebicie 380, hity miałyby przebicie 400, mamy hajki również. I rozrzut tego działa jak na 152 jest mały, przede wszystkim 9-metrowa lufa. Ale te hity, one by robiły totalną sieczkę. Bo tutaj z przeciwpancernych możemy zadać 730 obrażeń. Czyli z hitów moglibyśmy nawet do 900 zadawać mniej więcej coś koło tego. Więc mnie trochę boli, że tych pocisków kumulacyjnych w tej maszynie tutaj nie ma. Wydawać się może, że 152, 730 obrażeń na 5 poziomie to jest glass cannon, ta maszyna będzie po strachem. No ale jak tak się dokładnie ja przyglądam, no to jak na przykład mamy takiego Abramsa, to jest faktycznie 6, tutaj jest zaznaczona na poligonie 5, no to mamy małe miejsce, gdzie możemy mu się przebić, więc na 6 to ta armata jest taka, powiedziałbym, średnia,
Ale z piątkami może być faktycznie pogrom, przede wszystkim w większości, że no, zadajemy ogromne obrażenia. Jak widać, 730 to jest... 700-730 to jest mniej więcej średnia, jeśli chodzi o zadawane obrażenia. Zobaczmy, jak się spisze pocisk odłamkowy, jak na przykład strzelimy sobie w Skorpiona. Prawie za tysiaka. Może być to bardzo ciekawy pojazd. Jak mówiłem o tym karabinie maszynowym, no jest przebicie 45 mm. Więc to jest w pełni wystarczające na przebijanie od frontu większości maszyn lekkich. W trakcie ładowania, no to będzie po prostu, zwiększy nam szansę na przetrwanie. No dobrze, moi drodzy, to tyle w tym newsie. Jak zdobędę tego obiekta, to się on pojawi na kanale. Zobaczymy, jak ten niszczyciel będzie się wtedy sprawował na piątym poziomie na normalnym polu bitwy. No i widzimy się, moi drodzy, w następnych filmach. Trzymajcie się, na razie!